Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomanik i tutaj Piotr z tej strony. Dzisiaj będzie dostępne airdropy, jakie mamy na obecny moment, także przechodzimy do jednego z pierwszych airdropów, czyli na Coinbase. Na Coinbase mamy airdrop Scale do zgarnięcia, także jeżeli ktoś nie ma Coinbase'a, dam link pod spodem, można się rejestrować do Coinbase'a i zgarnąć Scale i popatrzeć, czy czasem jeszcze nie macie do zgarnięcia następnych airdropów na Coinbase. Także ja czekam tylko na akces, żeby mnie tutaj dodało do tego airdropa, bo trzeba poczekać na swoją kolejkę. A jak szukać tego airdropa po rejestracji i na przykład będziecie na głównej stronie, później wchodzicie sobie tutaj w tę paczuszkę, klikacie i jesteście. I później klikacie w dany airdrop. Od pierwszej lekcji są filmiki krótkie, odpowiadamy na pytania, są później quizy. Nie ma obaw, jeżeli źle odpowiecie, bo można robić do skutku te odpowiedzi. Są zazwyczaj 4 czy 5 odpowiedzi. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, po prostu i tak natrafi na którąś właściwą. Chyba że mniej więcej przetłumaczy się na język polski te pytania i mniej więcej można wywnioskować, o co chodzi w danym temacie. Następne airdropy, jakie znajdziecie, są 4 zrzuty na CoinMarketCap. Dodał, właśnie przejdziemy tutaj na stronę główną i CoinMarketCap dodał kalendarz i tutaj wjeżdża się na kalendarz Exclusive Airdrops, klikacie na to i otwiera Wam się strona z dostępnymi airdropami. Obecnie te 4 dostępne. Ten właśnie się, nie wiem czy zdążycie jeszcze, postaram się szybko udostępnić na filmik. Kto zdąży, ten zdąży, ten jest jeszcze tylko 12 godzin, ten 2 dni, ten jeszcze 4 dni trwa i ten 5 dni. A te są upcoming airdrops, które będą po prostu niebawem dostępne. Także następne 4 nam się szykują. Na CoinMarketCapie, raczej dzięki listowanym dzięki CoinMarketCapowi. I następne airdropy dostępne to znajdziecie na naszej stronie. Wejdźcie na naszą stronę, wejdźcie tutaj w zakładkę airdropy. I tutaj macie, tak, Berry Finance, $200 do zgarnięcia. Zobaczymy, co będzie, czy warto będzie sprzedać na początku, czy trzymać. To się zastanowimy z czasem. Jeszcze jak patrzyłem ostatnio, odbierałem Arano. To jeszcze jest dostępny i faliste ta gra na blockchainie Ethereum, także tutaj warto sobie też zacząć działać i zbierać te tam takie punkty, które dadzą nam większe szanse na budowanie tej gry i zdobywanie większej, lepszej kasy, bo tam będzie jakiś staking, NFT, tokeny i tego różnego rodzaju, jak to w grze, rzeczy, które będzie można na pewno sprzedać na jakiejś giełdzie z fantami. I ten nie jestem 100% pewien, ale chyba jest jeszcze dostępny. Także tyle z mojej strony. Czyli mamy jeden Coinbase. Tu mamy 4 i 4 nadchodzące airdropy. I na naszej stronie 100% macie te 3. Tamten nie jestem pewien. Także taki króciutki filmik, żebyście wiedzieli, gdzie można pozgarniać darmą kasę, którą można albo sobie trzymamy, albo po prostu wymieniamy na jakieś inne kryptowaluty i mam jakiś zastrzyk finansowy do na przykład do inwestycji czy do czegoś innego, czy do skupowania takich kryptowalut, które będą dla nas pracować na przykład w Proof of Stake'u. Także tyle z mojej strony, wszelkie linki dam pod filmikiem, czyli do naszej strony i na Coinbase'a. CoinMarketCap znacie, to śmiało znajdziecie, to nie będę wam tutaj już tego suszył głowy z tym, bo to jest taka podstawowa strona, którą każdy, kto siedzi w kryptowalutach, zna. I tu szukamy wszelkich informacji ciekawych. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.